Siemka, wyskoczyłem sobie na plądrowanie. Przed chwileczką byłem dla siebie zobaczyć samochód. Jestem zrozpaczony cenami oraz stanem technicznym samochodów tutaj w Niemczech. Ceny eksplodują, samochody są coraz gorsze. Zobaczmy sobie, co ma tutaj ciekawego. Wiem, że lubicie starsze bryczki, nie wszystkie mają opisy. Dlatego wam pokazałem przed chwileczką kontakt do sprzedawcy. Jeżeli kogoś coś zainteresuje, pytajcie, dzwońcie, kontaktujcie się bezpośrednio ze sprzedawcą. To co, lecimy? Ma tutaj, jak widać, Mitsubishi, ma też Golfika w kombiku. Patrzyłem już do środka, obrotomierz do 8000, czyli zapewne jest to benzynka. Samochody mocno przykurzone, także za wiele w środku nie zobaczycie. Generalnie Golfik prezentuje się jeszcze całkiem TSI, czyli turbo doładowana benzynka, nie wiadomo jaka pojemność, ale obstawiam, że 1.4. Nie wiadomo o jakiej mocy występowały te silniki, o różnych mocach. Mamy tutaj Grandisa, troszeczkę, jak widzieliście, przygięty minivan. Zajrzyjmy do środka. W środku wygląda jeszcze całkiem. Opisu na samochód nie ma. Tak jak widać, lampa od środka troszeczkę przyparowała. Zobaczcie sobie wszystko na stronie sprzedawcy. Nie wiem, czy te wszystkie auta są tutaj na sprzedaż, czy może są już zarezerwowane. Oktawka 2 litry w benzynce, wersja Elegance 2003, 116 koni, 160 przejechane, 1850 euraków. Tak jak widać, zderzak w innym kolorze, gdzie niegdzie już rudzielec zaczyna się wkradać. Środek wygląda na czysty i zadbany. Zobaczmy sobie może, co ma tutaj na tyłach ciekawego. Mam nadzieję, że żadnego kleszcza tutaj nie złapie. Fordzik C-Maxik z opisem. Cena wywoławcza 1900. 2004, 120 koni, 1.8, benzyna, manual, 192 przejechane, klima, dwa komplety opon. Czy gdzieś go rudzielec atakuje? W nadkolach już widzę, purchle się pojawiły. Ma tutaj takiego pasaciora troszeczkę obskurnego, zardzewiałego. 2300 euro, rok 2005. Diesel 220 przejechane, 140 koni. Klima automatyczna, taki ma opis. Jak widać, lampy wyblaknięte, przyparowane. Nie wygląda za ciekawie, ale pewnie w Polsce będzie nówka sztuka. Kolejny pasacior. Tutaj, jak widać, troszeczkę odpryski rudzielec. 2500, 2006, 330 przejechane w dieslu, 140 koni, Comfort Line. Środek w miarę jeszcze wygląda. Nie chcę się tutaj zapuszczać w te trawy, bo za chwileczkę wrócę do chaty z jakimś kleszczem w pośladku. Lecimy dalej, zobaczymy, co ma jeszcze tutaj na tyłach. No, pasaciora tutaj już, jak widać, ostro rudzielec przeatakował. Ma tutaj asterkę bez opisu. Asterka jeszcze trzyma fason, muszę wam powiedzieć, nie wiadomo jaka cena. Mazdeczka dwójeczka wrasta tutaj w trawę, troszeczkę jest przytarta. Reflektory do polerki. Ma tutaj Chevroleta Rezo. Podejrzewam, że jest to benzynka 1.6. Dobry samochód. Troszeczkę na klamkach tutaj się łuszczy lakier, ale poza tym auto prezentuje się jeszcze, słuchajcie, całkiem. Nie widać korozji. Zajrzyjmy sobie do środka. Dobry samochód, bezawaryjny. Środek w miarę czysty i zadbany.
Nie ma tutaj trawy za wysokiej, więc zobaczmy z tyłu. Powiem Wam, bryczka jeszcze by pojeździła. Tutaj zderzak delikatnie, lakier pękł. Jak widać jest Merivka, jest Peugeotek w kabriolecie. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj Audi 80. 1.8S. Troszeczkę, jak widać, już zdewastowana. Być może jako dawca organów jeszcze by się komuś przydała. Ciężko powiedzieć, jak to wycenić. Stan agonalny. Jak widać, ma tutaj Pontiaca Fiero. Kiedyś się za mało lata na takiego czaiłem. O ile dobrze pamiętam, V6, 140 koni, 2.8 pojemność, był żółty w skrzyni manualnej. Ten jest w automacie. Nie wiadomo, jaka cena za tego sprzęta, ale bryczka wygląda fajnie. Troszeczkę tutaj z tyłu, tak jakby miał lekkiego wgniotka. Strasznie niski ten samochód. Kiedyś wsiadało się bez problemu do takiego. Teraz Nygus musiałbyś się troszeczkę pogimnastykować. Signum 32V6, czyli pewnie 211 koni, o ile dobrze pamiętam. Kiedyś ktoś mnie pytał o takiego. Jest tutaj, jak widać, korsinka 1.2, skrzynia automatyczna, półskóra w środku. Wydaje mi się, że widziałem tą Signum na Mobile DE. Troszeczkę ostatnio poszperałem, przygnieciona, lampy do polerki. Korsinka taka sobie. Możecie sprawdzić na stronie sprzedawcy. Golfiacz piąteczka, też już taki troszeczkę podmęczony ten golfik, ale być może jakieś ceny ma tutaj znośne. Zobaczycie sobie na stronie, piszcie w komentarzach. Oponki jeszcze ma ładny golfik, piąteczka. Nie widać za bardzo rudzielca. Środek czysty i zadbany. Chociaż tutaj w standardowym miejscu już powoli purchle się pojawiają. Nie wiem, dlaczego ktoś tutaj taką brzydką osłonę zrobił. Chyba, żeby się tutaj lakier na zderzaku nie drapał przy ładowaniu do bagażnika. Generalnie nie wygląda to za dobrze. Poza tym golfik nie jest tragiczny. Tutaj lekka obcierka. No i w standardowym miejscu purchelek. Ma tutaj, jak widać, Hyundai'a Getza. Dobry, bezawaryjny samochód. Lampy przydałoby się przepolerować. Ma tutaj A4 w Avancie. Zajrzyjmy do środka. Środek czysty i zadbany. Skrzynia manualna. Pojemność 1.8. Czyli będzie 125 koni, podejrzewam. Nie jest to turbo. 20 zaworków. Ma tutaj Alfę GT. O ile dobrze pamiętam, chyba widziałem tą Alfę na Mobile. Jest to pojemność 3.2 benzynka, czyli silnik Busso 6 cylindrów, 240 koni. Sprawdźcie, poprawcie mnie, lampy do polerki. Zobaczmy jeszcze, co ma tutaj. Tutaj stoi mój akordeon. Też się zastanawiam nad sprzedażą. Auto kosztowało mnie do tej pory z wymianą kolektora, olejami i kilkoma innymi bajerami 3600 euro. Jeżeli ktoś tyle da, jestem gotów akordeona sprzedać. Tutaj stoi auto z tablicami, czyli widocznie nie jest na sprzedaż. Zobaczmy sobie Fiaciora dostawczaka. 14 tysięcy, rok 17, 145 koni, 1.6, przejechane coś około, słuchajcie, nie widzę, 236 tysięcy kilometrów. Szyby przyparowane. Musiałem sobie paluchem trochę tutaj pomóc. Środek czysty i zadbany. Całkiem ładnie się prezentuje. Nie jest poobijany. Ma tutaj, jak widać, Transita.
ma tutaj jakiegoś Fiacika Doblo, ma tutaj też Jeepa na sprzedaż, a tutaj jest Volkswagen z opisem Airline, jest też Fiestka trzydrzwiowa. Ten prezentuje się dosyć ładnie. Cena wywoławcza 37 tysięcy prawie. Rok 20. 190 koni, 2 litry w automacie, 60 przejechane w benzynce. Tiguan Airline napęd na 4 Blue Motion Head-Up Panorama. Czyli dosyć fajnie wyposażony. Byłem przekonany, że będzie w dieselku. Dwuletni samochód, niewielki przebieg, no i oczywiście nie wchodzi Wam na niego większa akcyza, czyli to jest na plus akurat, być może komuś taki przypasi. No i rzućmy sobie jeszcze okiem, co ma tutaj przy ulicy. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj za głośno. Asterka 1.6, troszeczkę już skorodowana. Zobaczmy sobie opis oraz cenę. Cena 2300, 2003, 101 koni, 1.6, 148 przejechane. Jeżdżą tutaj samochody. Mam nadzieję, że coś będzie tutaj słychać. 10900, rok 17, 110 koni w dieslu, 166 przejechane w manualu. LED nawigacja, dwa komplety opon, Asterka. Może tak szybko tutaj przelecę, zanim samochody znowu zaczną jeździć. Tam z przodu są światła, jest remont na drodze. Także być może chwileczka będzie tutaj spokoju. Chevrolet Spark w czerwonym kolorze. Niestety, takie mam tutaj warunki do nagrywania. Albo nagrywamy, albo wcale. 4000, rok 13, 150 przejechane. W benzynce dwa komplety opon. Tutaj stoi kliuweczka 1.6. Niestety bez opisu. Tutaj jak widać ma Scenica 1.6 benzynkę za 5000 euro, 110 koni, 2009 rok, 186 przejechane, 1.6 benzynka. Nie wygląda najgorzej ten Scenic. Oczywiście wszystkie ceny są do negocjacji. Astra widzę jest bez opisu. Więc lecimy dalej. Czy coś tutaj jeszcze ma opis? Tutaj stoi Suzuki bez opisu. Widzę tutaj Yariska pięciodrzwiowego z opisem. Motory też już wyjechały na drogę. Motory są najgłośniejsze. Najwięcej robią zakłóceń w trakcie nagrywania. Pierdziawki jakieś, motorki, wespy i inne. Lampy przydałoby się przepolerować. 3600, 2009, 70 koni, litrówka, 174 przejechane. Przegląd 8.22, klima serwisowana, dwa komplety opon. Dobry samochód, prosty, rozrząd na łańcuchu. Oponki jeszcze ma dosyć ładne. 2800 za Corsę. Lampy do przepolerowania, rok 11, 86 koni, 1.2, 180 przejechane. Klima, opony wielosezonowe i nowy przegląd. Jak na rocznik 11, wydaje mi się, że cena nie jest tragiczna. No i tutaj Korsinka. Zobaczmy sobie jeszcze kije. Picanto, 8000 za Picanto, rok 16, litrówka, 67 koni, 39 przejechane w benzynce. Przegląd się skończył, klimat centralny, serwisowana.
niewielki przebieg, 40 tysięcy kilometrów. Dobra, to mamy chyba wszystko za sobą. Piszcie w komentarzach, sprawdzajcie sobie na stronie sprzedawcy. Tutaj jeszcze raz pokazuję Wam kontakt. Pozdro.